Witam serdecznie, szczęść Boże. Na początek taka prośba, żeby może zamknąć drzwi, żeby ciepło nie uciekało. Mam nadzieję, że ta atmosfera będzie gorąca. Inicjatorem i organizatorem dzisiejszego koncertu jest Stowarzyszenie Sokolniki.art. Partnerem wydarzenia jest województwo łódzkie. W imieniu Stowarzyszenia Sokolniki.art witam serdecznie reprezentanta samorządu z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, pana Zbigniewa Nikolskiego. Witam również wójta gminy Mozorów Tomasza Komorowskiego wraz z małżonką. Oraz starostę powiatu zgierskiego, panią Katarzynę Wawedowską. Usłyszeliśmy już utwory Stanisława Moniuszki, Ojcze Nasz i Pieśń Wieczorna oraz kompozycję Józefa Sierosławskiego, Piękna Nasza Polska Cała, do słów Wincentego Pola w opracowaniu Karola Posnaka. Dzisiejsze święto 11 listopada jest szczególnie uroczyste, ponieważ świętujemy 105. rocznicę odzyskania niepodległości, 160. rocznicę Powstania Styczniowego, 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, przywódcy Powstań Śląskich, 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej, 80. rocznicę Powstania w getcie warszawskim. Myślą przewodnią naszego koncertu dzisiaj jest Niepodległa w piosence. Pieśń i piosenka od zawsze towarzyszą dziejom narodów i państw, a w przypadku Polski jest to w sposób szczególny. Historyczne, dawne pieśni są elementem naszej tożsamości. Porywają nas, wzruszają, cementują to, co wiąże nas wszystkich, naszą polskość. Nawet pobieżna refleksja na temat dziejów Polski doprowadza do konstatacji, że historia narodu polskiego to w istocie również historia pieśni. Można by stworzyć swoisty katalog, którego początek sięgałby Bogorodzicy, śpiewanej przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku. Wszystkie pieśni, które tradycja z taką pieczołowitością gromadzi, niejednokrotnie stała się swoistą ludową biblią historyczną, rejestrem narodowych klęsk i zwycięstw, syntezą zlotów i upadków, szczytem poetyckiej weny, piękną modlitwą, czy naiwną, choć szczerą próbą wyrażenia gwałtownych uczuć w stosunku do wroga czy najeźdźcy. Znaczenie pieśni, ich zapalną rolę doceniali wszyscy, zarówno walczący o wolność, jak i wrogowie, zakazujący śpiewania hymnu państwowego, roty, Boże coś Polskę, czy pierwszej brygady. Wybraliśmy do Państwa takie utwory, które chociaż w skrótowy sposób obrazują te właśnie znaczenie pieśni, polskich pieśni patriotycznych. Te ważne chwile przeżyjemy w towarzystwie chóru Kantałowsko, chóru dziecięcego Kolorowe Laurki, przy fortepianie Jakub Czech, altówka Kinga Czarnińska, perkusja Mariusz Sławik. Dyryguje Laura Banacka-Słowa. Oh.
też ja będę. Trudno się zawsze trzymać mamusi, bo każdy człowiek kimś być musi. Więc może będę dzielnym ułanem lub w cichej wiosce skromnym plebanem, a może inną pójdę kolejką. Będę malarzem jak nasz Matejko. A może sobie i to zdobędę, że ziemię ojców uprawiać będę. Lecz jakimkolwiek iść będę szlakiem, zawsze zostanę dobrym Polakiem.
nocleg zaprosiła i słodki owoc z tych zaprosin mógłby brzmieć tak jak nasze kolorowe laurki, które wykonały utwory Władysława Mełzy, wiersz Kim też ja będę oraz utwór Kto ty jesteś, do którego muzykę skomponował ksiądz Zbigniew Zgoda, nasz pierwszy rocznik. Oraz W domu ojczystym, do słów Krystyny Parnowskiej, muzyka Jerzy Wasowski. Jak to w piosence, tematy frywolne mieszają się z poważnymi, z tych poważnych nadmieni. Data 10 listopada wiąże się nierozerwalnie z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego, który swoimi czynami militarnymi i politycznymi, swoją osobowością ogromnie przyczynił się do wskrzeszenia Polski niepodległej i wolnej. 105 lat temu Józef Piłsudski tak przemawiał. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd nasz zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski. Polski odrodzonej i niepodległej. Składamy dziś szczególny hołd wszystkim żołnierzom, znanym i nieznanym z nazwiska, którzy poświęcili swoje życie dla idei wolności i niepodległości. Wiemy o tym nie tylko z podręczników. Właśnie pieśni zawierają te treści, które można tak samo na kartach podręcznika znaleźć. A śmierć im pod stopy się miota, zaśpiewamy w hymnie Piechota, do słów melodii Leona Uskino w opracowaniu Hieronima Hamskiego. Hymn Piechota to pieśń żołnierzy drugiej brygady, którzy chociaż skromnie w tej pieśni nazywają się Piechota, ta szara piechota, to na pewno nie chcieli być gorsi niż pierwsza brygada śpiewająca dumnie w Legionach My, pierwsza brygada. Na nieludzkiej ziemi polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. To fragment kolejnej pieśni z Marszu Sybiraków autorstwa Sybiraka Mariana Jonkajtysa do muzyki Czesława Majewskiego. Natomiast warszawskie dzieci wierzą, że im sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. W słowach pieśni Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego do muzyki Andrzeja Panufnika w opracowaniu Mariana Sały. Bez znoju, trudu i ofiary z życia setek tysięcy polskich istnień nie byłoby nas, wolnych Polaków, nie byłoby wolnej Polski. Ile z tych istnień to byli ludzie w kwiecie wieku, ilu młodych chłopaków, ile dziewczyn, ileż dzieci z niespełnionymi, przerwanymi nagle marzeniami. Trudno o tym mówić, a nawet myśleć. Oddajmy im hołd, mając w sercu i w głowie słowa piosenki, a za te młode lata trąbka zagra. Śpij, kolego, w ciemnym grobie. Śpij, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Oh,
Państwem taką refleksją. Czy Polska w nie mniejszym stopniu wyśpiewała sobie niepodległość, co wywalczyła ją zbrojnym orężem? Z taką myślą posłuchajmy takich słów jak: póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, w utworze Wojciecha Kejna do muzyki Włodzimierza Korcza. I dalej w tej samej pieśni nie można pominąć tak aktualnie dzisiaj słów brzmiących: wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew. Kolejne słowa zwroty Marii Konopnickiej: nie rzucił ziemi skąd nasz lud, nie damy pogrzeć mowy, i wreszcie: na stos rzuciliśmy swój życiorys. Z hymnu Legiony pierwszej brygady, którą Józef Piłsudski nazwał najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Jeszcze zacznij z
Zuzanna Bartczak, Maksymilian Filipowicz, Apolonia Filipowicz, Łucja Hedwig, Jagoda Hoffman, Bartosz Ciechanowski i Nadzieja Polskiej Wersji Dyskowanej Krzysztof Petras. Akompaniament wiatru Petru Tepia. Kinga Czepińska na Górka. Perkusja Mariusz Sławik. Trąbka Wiktoria Walczak. Składamy podziękowania panom Wikińcy za filmowanie oraz szczególne podziękowania za pracę projektową Dariuszowi Czmielakowi. Ja nie wiem, jak dziękować jeszcze największe i serdeczne podziękowania naszemu księdzu proboszczowi za szerokie wsparcie.